Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. We Włoszech doszło do rozłamu w jednej z partii wchodzącej w skład rządu. Chodzi o ruch pięciu gwiazd. I właściwie nie byłby to jakiś specjalny temat na odcinek podcastu geopolitycznego, gdyby nie fakt, że tego rozłamu dokonał włoski minister spraw zagranicznych. Luigi Di Maio, bo o nim mowa, wystąpił z Ruchu Pięciu Gwiazd, którym mu zresztą kiedyś przewodniczył. Natomiast przyczyna tego sporu, który wyniknął, nie jest jakaś wewnątrz polityczna, tylko i wyłącznie wewnątrz tego ugrupowania, ale jest to przyczyna geopolityczna i dlatego postanowiłem się tym dzisiaj zająć. Chodzi o ostry spór z obecnym kierownictwem ugrupowania na temat wsparcia dla Ukrainy. Warto na wstępie powiedzieć kilka słów na temat samego ugrupowania, które. Które powstało w 2009 roku. Ruch Pięciu Gwiazd od samego początku pozycjonował się na włoskiej scenie politycznej jako ugrupowanie antysystemowe, jako ugrupowanie antykorupcyjne, eurosceptyczne, ale co także ciekawe, promujące ideę tzw. demokracji bezpośredniej, no i co zresztą bardzo modne obecnie w krajach zachodnioeuropejskich, także jako ugrupowanie takie proekologiczne. Natomiast, natomiast też warto zauważyć, że o wielu kwestiach programowych członkowie Ruchu Pięciu Gwiazd decydowali w głosowaniach internetowych, w takich powszechnych głosowaniach internetowych. To było rzeczywiście dosyć interesujące. Po takich początkowych sukcesach w wyborach samorządowych, także w wyborach europejskich, Ruch Pięciu Gwiazd uzyskał niezłe wyniki w wyborach parlamentarnych i wszedł w skład rządu, najpierw z Prawicową Ligą, a Potem z centrolewicową partią demokratyczną. Co bardzo ciekawe, w pierwszych dwóch tych współtworzonych gabinetach rządowych Ruch Pięciu Gwiazd nawet był w stanie wskazywać, Premiera i, i no, był nim zresztą niezwiązany wcześniej zresztą z polityką Giuseppe Conte, prawnik, tak jak powiedziałem, wcześniej politycznie jakoś niezaangażowany. Nie, nie, nie I wtedy liderem Ruchu Pięciu Gwiazd był właśnie Luigi Di, Di Maio, który objął funkcję wicepremiera i ministra spraw zagranicznych. Także też, też warto zauważyć, że był to człowiek, który był no swoi, swoistym takim człowiekiem namaszczonym przez założyciela ruchu pięciu gwiazd BP Grillo. Luigi Di Maio przestał szefować ruchowi pięciu gwiazd w 2020 roku. W po tym, po takim półtorarocznym okresie tymczasowego kierownictwa, nowym liderem właśnie został Giuseppe Conte, który, który ustąpił miejsca na fotelu premiera Mario Dragiemu. Mario Draghi, obecny premier, zresztą ten, który w dniach 15-16 czerwca udał się razem z Emanuelem Macronem i Olafem Scholzem na Ukrainę, został wskazany, namaszczony, tak, że tak to określę, przez Centro centrolewicę. I tutaj między i, i warto zauważyć ten konflikt, który, który wyniknął na włoskiej scenie politycznej właśnie pomiędzy 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 Giuseppe Contem, a, a Luigi Di Maio, który no, narastał, narastał od, od dłuższego czasu. To oczywiście nie tylko kwestia samej Ukrainy, ale można powiedzieć, że jest to ten konflikt, który stał się katalizatorem tego konfliktu w ramach ruchu pięciu, pięciu gwiazd. No, fra, frakcja skupiona wokół Kątego sprzeciwia się udzielaniu dalszego militarnego wsparcia dla, dla Ukrainy. To też warto podkreślić, że tutaj nie nie chodzi o wsparcie humanitarne, nie chodzi o wsparcie dla uchodźców, ale chodzi konkretnie o. Wsparcie wojskowe. Członkowie tej frakcji skupionej wokół kontego przekonują, że przede wszystkim przyniesie to przedłużenie konfliktu, no a także przysporzy cierpień ludności cywilnej, że ta pomoc, którą Włochy dzisiaj udzielają Ukrainie, czy też w ogóle państwa zachodnie, nie ma szansy na przechylenie szali zwycięstwa na korzyść Ukrainy, natomiast no, przedłuży to konflikt i przedłuży to cierpienia ludności, ludności cywilnej. Natomiast di Maio uważa, że taki sprzeciw wobec polityki rządu obecnie realizowanej no, osłabia Włochy, osłabia całą Unię Europejską, osłabia tę solidarność europejską, która znalazła swój wyraz w takim, no, można powiedzieć, potępieniu inwazji Rosji na, na Ukrainę po 24 lutego. No, i to też oczywiście warto zwrócić uwagę, że jak przystało na szefa dyplomacji Luigi Di Maio, potrafi zresztą dosyć, dosyć ładnie formułować swoje argumenty. Mówi o tym, że dzisiaj przed Włochami stoi wybór, po której stronie, stronie stać w historii: czy razem z za, zaatakowaną Ukrainą, czy, czy, czy z Rosją jako, jako agresorem, i tak dalej, i tak dalej, w tym, w tym kontekście. Niewątpliwie jednak widać, że. Że większość działaczy Ruchu Pięciu Gwiazd stanęła po stronie Kontego, czyli po stronie tej frakcji, no nazwili, nazwalibyśmy to e, będącej za wstrzymaniem wsparcia militarnego dla Ukrainy. Luigi Di Maio z, wystąpił z Ruchu Pięciu Gwiazd, ogłosił powołanie własnego klubu w Izbie Deputowanych. Na razie póki co w tym, w tym nowym w nowym klubie szacuje się, że ma być, ma być około 60 deputowanych. Nowy klub nazywa się Razem dla Przyszłości. To niewątpliwie bardzo osłabiło ruch Pięciu Gwiazd, który już nie będzie najliczniejszy w Izbie, w izbie Deputowanych. Natomiast co warto zauważyć, ta frakcja Luigi Di, Di Maio. Pozostaje w rządzie Mario, Mario Dragiego, natomiast moim zdaniem te najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące będą takim testem będą testem dla stabilności politycznej we Włoszech, stabilno, dla stabilności całej koalicji i zresztą ta sprawa którą omawiałem w poprzednim odcinku wizyty Mario Dragiego u boku Macrona i Scholza na Ukrainie, jasno pokazuje w którą stronę idzie rząd włoski. Myślę, że te ambicje, aby dołączyć do do, tej, do, do, do tego tandemu francusko-niemieckiego, stworzyć taki swoisty triumvirat w Europie, państw, które opowiadają się za, no, można powiedzieć, taką autonomią strategiczną Europy, będzie wskazywał na bardzo Zachowawczą politykę włoską, jeśli chodzi o konflikt, konflikt rosyjsko-ukraiński. Myślę, że to co, to, co zresztą podawał dziennik Die Welt, o czym, o czym mówiłem w poprzednim odcinku i te próby nakłaniania prezydenta Załęskiego do podpisania traktatu rozejmowego i wskazują jasno, że dziś dyplomacja włoska będzie starała się grać na sformowanie właśnie takiego, no można powiedzieć, jakiegoś no, nowego formatu normandzkiego w Europie, który byłby gwarantem dla, czy, czy może inaczej, akuszerem dla nowego europejskiego porządku pokojowego, jak to często jest określane na zachodzie. I niewątpliwie tutaj Mario Draghi ma taki, taką ambicję, aby aby zapewnić stabilność Włochom pod wieloma względami, pod względem takim geopolitycznym i pod względem, i pod względem gospodarczym. I myślę, że, że te najbliższe, najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące będą nie tylko testem dla stabilności koalicji, ale też jasno pokażą po której stronie i w jakim systemie Włochy będą chciały grać na tej arenie, arenie europejskiej. Dziękuję Państwu za uwagę.